jeszcze tylko dokończę to, co chciałam powiedzieć na temat Kościoła, który już dosyć dawno temu uświadomił sobie, że jest problem z zaburzeniami. I dlatego księża wysyłają parę na badanie u psychologa w celu wykluczenia zaburzenia, to znaczy tam generalnie bada się dojrzałość emocjonalną. No i tyle chciałam powiedzieć w części trzeciej. Także jak macie jakieś pytania, to proszę piszcie do mnie. Znam osobę, która jest psychologiem sądowym, jest prawnikiem. Znaczy nie osobiście, ale mam kontakt z taką osobą. Natomiast ona zajmuje się rozwodami właśnie z osobą z NPD. Może jest w stanie poradzić także w kwestii takiego uzyskania sprawiedliwości. Znęcanie psychiczne może doprowadzić drugiego człowieka do samobójstwa. I tutaj nie ma wątpliwości. I są przypadki. Dlatego to jest poważna sprawa i ja rozumiem ból osoby, która napisała mi ten komentarz. To jest niestety strata życia, cennych lat. Ja straciłam ponad 20 lat życia, moje pierwsze lata życia, 20 parę lat życia, dzieciństwo, dorastanie przez osobę z NPD. I ja musiałam nauczyć się pozbyć się nienawiści, pozbyć się gniewu, żalu, pretensji. Po prostu pozbyć się tego wszystkiego. I włącznie z depresją, której też musiałam się pozbyć. I uwierzcie, można. Należy skupić się na rozwoju, bo to jest dobra droga do uzdrowienia. Tak jak powiedziałam, sukces to jest najlepsze lekarstwo. Jak jesteś zajęta rozwojem, samorozwojem, to jest to proces też samouleczenia, samouzdrowienia. Rozwijasz się artystycznie, nie wiem, biznes może jakiś otwierasz, prowadzisz i tak dalej. Na tym się skupić. Ale też potrzebna jest równowaga. Zdrowe odżywianie, sen, spotkania z przyjaciółmi, wyjście na przykład do kina, przebywanie na świeżym powietrzu, aktywność fizyczna. Modlitwa, medytacja, skupianie się na pozytywnych rzeczach, to jest również potrzebne. Wszystkim osobom poszkodowanym życzę powrotu do zdrowia, do równowagi psychicznej, powrotu do siebie i sukcesów. Wszystkiego najlepszego.